Cześć Kasia. Cześć Łukasz. Czemu dzisiaj nie biegasz? No niestety, jestem niedysponowana, widzisz. Jak Aleksander Krosiewski w Charkowie? Nie. Troszkę inna niedyspozycja, aczkolwiek. A to w kolejny dyszce weźmiesz udział? No słuchaj, najpierw piątka, nie? Ale tak, dyszkę planuję, powiedz już. No to fajnie. To życzę dużo zdrówka i mam nadzieję, że będziesz nam kibicować. Oczywiście będę ci medal wieszać, słuchaj. Tak. Czekam na mecie. Super. Cześć Weronika. No cześć. Tak. Jak ci się biegało? No trochę te podbiegi to jednak ciężko było. Biodra leciały w dół i ciężko było rozwijać jakąś prędkość. W dół, no. Do tego 6 kilometra było ok. Trochę z górki, trochę z płaskiej. A później to już naprawdę ciężko. Ale też jakoś się na życiówkę nie nastawiałam, bo i trasa trudna i w ogóle. A który raz w nocy? W nocy to dopiero pierwszy raz, przynajmniej tak pełnoprawnie. Rok temu biegłam, natomiast bez numeru startowego, bo dopiero 16 lat mam, więc a dyka właśnie od 16 jest. Liczysz na miejsce na podium w swojej kategorii wiekowej? A szczerze, nie mam pojęcia, na co mogę liczyć. Nie wiem, kto bieg. Może coś tam się uda ugrać. Dzięki ci bardzo za wywiad. Czesławek? Cześć. Jeśli ktoś jeszcze nie jak ci się biegało? Bardzo dobrze, chociaż myślałem, że było trochę szybciej. Musiałem na życiówkę, a to straszny czas jakiś. Ale widocznie po prostu takie warunki, może przez to, że się było ubrany. No po prostu, jak to mówią, nogi nie podobały. Który raz biegniesz w nocy? Pierwszy raz w nocy. Czy drogę lepiej dzień? Zależy od pogody, nie ma rybki. A kto ci załatwił taką fajną czapeczkę? A to urodzinowy prezent przed chyba 12 lat. No proszę bardzo, dzięki ci za wywiad. Dzięki. Cześć Bartek. Cześć. Jak ci się biega w nocy? W nocy mi się biega doskonale, tylko słabo pizza widać, chyba że z lampą zdjęciową zdjęcia robią. A skąd kto wpadł na pomysł, żeby założyć to koła, czyli kwadeci w leggingsach? Znajomi znajomych. Lepiej się biega niż w zwykłych dresach? Zdecydowanie lepiej. A czy broda nie drapie, jak się biega? Nie, przyjemnie szumi, a jak się odpowiednio wystylizuje, to wiatr gra piękne melodie. Świetna odpowiedź. Dzięki ci bardzo. Cześć Adam. Dlaczego nie śpisz o tak późnej porze? No bo trzeba biegać, bliska nocna. A nie lepiej się biega w ciągu dnia? A to bym dla biegacza nie ma dzieci nocy. Gdyby się chce, to się biega. To jest nauczka. Który raz na trasie dyszki, który raz ogółem no biegu ulicznego, że tak się wyrażę? Oj, trudno powiedzieć, dyszki to z tego cyklu to bodajże 8 bieg. A biegów ulicznych, to jeszcze nie jestem w stanie policzyć. A tak naście, 10? No około 10. Aha. No to życzę powodzenia w kolejnych biegach. Cześć Krzysiek. No cześć. Dawno się nie widzieliśmy. O ba. Jak ci się biega? Lepiej w zimie czy lepiej latem? Kiedy lepiej? Mówisz to? Lepiej. Inaczej się bierze. Latem jest wyższa temperatura, jest zima. Tam inaczej się biegnie. Natomiast zimą też jest bardzo atrakcyjnie. Jest fajnie. Jest chłodno. Wszyscy wy, dla was wszystkich, poproszę o duże brawa. Drugi raz na trasie. Dla wszystkich, którzy przybyli. Który raz? Tak. Wszystkie dychy za mną. Wszystkie dychy. No. Dla was, drodzy państwo. Super, naprawdę jest. Co teraz super, w planach? Jaki bieg? Wiesz co? Plany to ja mam takie, że ja mam 5 dzieci. I to są moje plany. A jakie biegi będą, to zobaczymy i wtedy się zorientujemy. Super, dzięki ci za informację. Witaj Karol. Witam. Jak tam samo poczucie po bieganiu? Bardzo dobre. Tak? Widzę, że się relaksujesz. Tak. Który raz na trasie? Który raz na trasie? Co roku, staram się co roku właśnie biegać i regularnie. Mega dobre nazwy zawsze to bieżą. Lepiej dzisiaj biegać zimą czy latem? No zależy właśnie. Myślę, że max tak minus 5 stopni, to zimą lepiej latem myślę. Dobra, dzięki ci bardzo za ten pozdrawiam. Cześć Wojtka.
Ja pamiętam jak. 5 minut i 21. Dlaczego nie śpisz o tak późnej porze? Tylko hasasz po jakichś halach. No my to się bawię. Który raz na trasie? Szósty. Zawsze jako uczestniczka, czy też czasami jako wolontariuszka, czy kibicka? Jako wolontariuszka w tamtym roku na maratonie. Była, a teraz będę więcej. O, no to gratulacje. I jak to się mówi, życzę dalszych sukcesów. Pozdrawiam serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie. Jaki jest twój największy sukces życiowy w bieganiu? Przebiegłem maraton. Który? Który? Żywie. Spoko. A lepiej się biega zimą czy latem na przykład? No najlepiej to na jesień. Słucham? Na jesień najlepiej. Na jesień? Tak. No to fajnie. Kiedy następny jakiś bieg? W lutym. Bo na razie jako kibic. Na razie jako kibic. Kibicujesz bratu czy też innym znajomym? Też innym znajomym. No to fajnie. Czemu tak szybko biegasz? Nie wiem, bo wiatr był w tym kierunku. Tak. Kto ci zepsuł puchar? Mój kolega Łukasz. Możesz go pokazać. Taki ma śmieszną czapkę, szanowni. Fajne. Absolutnie to nie ja. Powiedz Andrzeju, jak ci się biegało ogólnie? Fajnie, fajnie, super, cieplutko było. Cieplutko? Zimno? Nie, no co ty, jakby zima była, to minus 20 stopni było, a tak dzisiaj to fajnie. No, dzięki za wywiad i jeszcze raz gratuluję pierwszego miejsca. Miło było cię zobaczyć. Ciebie również. O, i znowu zepsuły. Dostaniesz... Ile masz pucharów? Przepraszam, ile masz pucharów? Lubię cię, bo psułeś mi pucharów. Ile masz pucharów? 50? To jeden puchar to jest nic. No.